Szczęść Boże, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda życie na pustyni. Wiem, jak wygląda życie na blokowisku czy na wiosce. Niby w tych miejscach są domy i ludzie, ale w ostatnich czasach to i tak człowiek czuje się osamotniony i oddalony od normalnych relacji. Wszystko dzieje się w pośpiechu, w tajemnicy przed innymi, byleby tylko nikogo nie spotkać. Myślę, że na pustyni jest podobnie. Jest się samemu ze sobą, ze swoimi myślami i problemami. Nie ma się do kogo odezwać. Człowiek z natury nie jest dostosowany do samotności, bo przecież Bóg stworzył Adama i Ewę, by odtąd człowiek nie był sam. Im bardziej człowiek izoluje się od społeczeństwa, tym więcej dziwnych myśli przychodzi mu do głowy. Pojawia się też więcej szalonych pomysłów. Może to jest właśnie działanie szatana, który mówi: jesteś słaby, nic ci się nie uda, nie jesteś nikomu potrzebny, ja dam ci szczęście. Taki był początek działalności Jezusa. Wyszedł na miejsce spalone słońcem i samotne, by tam wzrastać w przekonaniu, że Bóg Ojciec go nie opuści. O tym mówią słowa, że aniołowie mu usługiwali. Ale czy to jest możliwe? Pustynia to szkoła przetrwania. Na każdym kroku należy uważać na dzikie bestie, choć Marek pisze o zwierzętach. Ale skorpiony, węże czy latające nad głową sępy nie są skore do oswojenia. One czekają na nasz błąd i naszą rezygnację. Tak jak zły duch. 40 dni to kawał czasu. Jezus po tym wielkim poście musiał wyglądać jak wyciągnięty z otchłani. Zupełnie inaczej niż widzimy go na różnych obrazach, gdzie przedstawiony jest niemalże jak z żurnala. W historii zbawienia możemy przyrównać ten widok do Jeremiasza, którego wyciągnięto z cysterny, czyli ze studni, albo do Jonasza, którego ryba wypluła ze swoich wnętrzności tylko po 3 dniach. Nie ma w tym nic świeżego i przyjemnego dla oka. Pustynia jest więc wielką pralką, gdzie zostajemy wrzuceni i walczymy o przetrwanie, a jednocześnie zostajemy oczyszczeni ze wszelkich naszych niedoskonałości. Czasem mam wrażenie, że Bóg funduje nam tak ekstremalne doznania, żeby pokazać, jak wiele niebezpieczeństw czyha na nas na każdym kroku. A jednocześnie chce pokazać, że tylko w Nim jest dla nas bezpieczna przystań. W końcu napisane jest: kogo Bóg kocha, tego doświadcza. Wcale nas nie oszczędza w tym względzie. I nie dziwię się, że nie wszyscy są w stanie to przetrwać, bo to wymaga nie lada szaleństwa w człowieku. Ktoś jednak powiedział, że tylko ludzie szaleni chcą zmieniać świat. I w tym szaleństwie jest metoda. Bo Jezus, wychodząc na pustynię, wie, że nie spotka nic na drodze swojej działalności publicznej, co może go zaskoczyć. Przechodząc przez tak wymagające miejsce, jest gotów na wszystko. Na obmowę, krytykę, oszczerstwa, na zdradę, próby zamachu na jego życie, na oskarżenia, wreszcie na śmierć. Wyjście na pustynię nie podoba się jednak szatanowi. On się temu sprzeciwia. Zaczyna walczyć z Jezusem, bo wie, że z każdym dniem Jezusa na pustyni jego moc będzie słabnąć. Będzie tracił swoje wpływy. Choć może u Marka mało jest o tym kuszeniu, to jednak działanie Jezusa było stanowcze wobec upadłego anioła. Zero dyskusji, zero wątpliwości, zero dawania mu pola do popisu. Nikt z nas nie wie jednak, jak zachowa się wobec pokus złego. Ale każdy z nas powinien mieć na względzie to, że może ulec tym pokusom. A jednocześnie powinien pamiętać, że w takim momencie możemy zwrócić się do Boga o interwencję, by dzięki Jego łasce te słabości zwyciężyć. Tak więc znów jesteśmy na polu walki o swoje życie, o swoje zbawienie. Przypominamy sobie, że naszą niemoc możemy poznać tylko Bożą mocą. W sakramentach jest nasze źródło siły i łaski, którą możemy wykorzystać do swojego umocnienia w dobrym. Pamiętajmy, że szatan nie odpuszcza nikomu, a każdy, kto idzie w pojedynkę przez życie, jest wystawiony na jeszcze większe zagrożenie. Tym bardziej szukajmy ludzi, którzy będą obok nas, by nas podtrzymać w chwilach słabości, byśmy nie upadli, ale i będą nas powstrzymywać przed zbytnim szaleństwem. Nasza pustynia to swoista szkoła, w której kształcić i prowadzić będzie nas Duch Święty. Szatan Jezusowi i nam, Jego uczniom, nie oszczędza kuszenia. Lecz nie jesteśmy skazani na przegranie i uleganie złu. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.